Dwa pierwsze lata kształcenia to jest miesięcznie brutto 2371 zł, a po pozytywnej ocenie okresowej jest wzrost stypendium do 3651 zł. Szkoła doktorska zgodnie z nową ustawą o szkolnictwie wyższym, tak zwaną ustawą 2.0, stała się taką organizacyjną formą prowadzenia kształcenia doktorantów, zastąpiła studia doktoranckie, studia trzeciego stopnia i w tej chwili z punktu widzenia formalnego i naszej rzeczywistości naukowej jest jedyną formą organizacyjno-instytucjonalną kształcenia doktorantów, poza oczywiście formą eksternistyczną. Dla tych, którzy pragną przygotować i obronić pracę doktorską, dla wszystkich kandydatów jeszcze w chwili obecnej z Polski, ale pewnie w określonej perspektywie także i ze świata, ponieważ pracujemy nad uruchomieniem również oferty w postaci ścieżki anglojęzycznej dla kandydatów na doktorantów i w konsekwencji na doktorów z różnych krajów. Ale w tej chwili jest dla wszystkich tych, którzy oczywiście spełnią warunki, jakie są określone w zasadach rekrutacji. Trwa 4 lata, podzielone jest na 8 semestrów. Jest to kształcenie zorientowane przede wszystkim metodologicznie, metodycznie, narzędziowe, czyli celem tego kształcenia jest nie tak jak to było wcześniej, czy tak jak to jest na studiach na przykład magisterskich, w różnym zakresie przekazanie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych, ale jest przede wszystkim przygotowanie kandydatów na doktorów pod względem metodycznym, metodologicznym i takim instrumentalnym do prowadzenia pracy naukowej, do realizacji własnych tak zwanych indywidualnych planów badawczych, czyli tak naprawdę koncepcji rozpraw doktorskich, które przygotowują i ma na celu również przygotować ich do korzystania z literatury w wymiarze światowym, jak również i rodzimym, do przygotowania tekstów naukowych na wysokim poziomie, do publikacji, mam na myśli tu artykuły naukowe, w szczególności zależy nam na artykułach wysoko punktowanych. Pierwsza edycja została uruchomiona w poprzednim roku akademickim i w tej chwili, w tej pierwszej edycji kształcimy 20 doktorantów. W tej liczbie mamy 15 doktorantów, tak zwanych, jak ja to nazywam, zwykłych, czy doktorantów oraz 5 doktorantów wdrożeniowych. To są ci doktoranci, którzy zgłosili swoje projekty do ministerstwa, uzyskali finansowanie, czyli w tym przypadku stypendia płaci Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a nie są to środki z naszej subwencji, nasze środki uczelniane. Ale ważne jest to, że są to doktoraty ściśle związane z miejscem pracy. One muszą być, problem, który jest przedmiotem pracy, badań w takiej pracy doktorskiej, musi być praktycznie wdrożony. Jest również obok promotora i promotora pomocniczego jest opiekun, formalnie przydzielony opiekun z zakładu pracy czy z miejsca pracy i uczestniczy formalnie w tej całej opiece naukowej w postępowaniu doktorskim. Druga edycja w tym roku po przeprowadzeniu rekrutacji przyjęliśmy do szkoły doktorskiej 23 osoby, w tym 4 doktorantów właśnie tych tak zwanych wdrożeniowych, czyli łącznie w tej chwili kształcimy 43 doktorantów. Założenie takie, żeby to było to przedsięwzięcie bardziej elitarne niż egalitarne, zorientowane na uzyskanie wysokiej jakości, no i zakładam optymistycznie na 100% skuteczność. Trójetapowa, najpierw ocenie będzie podlegał indywidualny plan badawczy, po pozytywnej ocenie tego IPB będą oceniani przez ich osiągnięcia i zgłoszona aplikacja będzie oceniana przez te kryteria, które są tam właśnie w tych zasadach wymienione, czyli tam mamy ocena czy wycena oceny na dyplomie magisterskim, mamy również ocena publikacji, jeśli takowe posiadają kandydaci, ocena certyfikatów czy dokumentacji poświadczającej predyspozycję do pracy naukowej. Oczywiście ta ocena tego indywidualnego planu badawczego, no bo to jest klucz, to jest tak naprawdę koncepcja pracy i plan badań związanych z przygotowaniem rozprawy. I wreszcie rozmowa taka kwalifikacyjna, to jest ostatni etap, ostatni akord
i po spełnieniu wcześniejszych, po przejściu wcześniejszych etapów pozytywnym, te osoby, które osiągną określone progi punktowe, to wszystko jest wycenione, określone w zasadach, będą po prostu uczestniczyć w rozmowie oceniającej, to będzie ostatni etap. Do oceny tak zwanej śródokresowej, czyli przez 4 pierwsze semestry, 2 pierwsze lata kształcenia, to jest miesięcznie brutto 2371 zł, a po pozytywnej ocenie okresowej, zresztą ta ocena okresowa jest po 4 semestrach takim kamieniem milowym w całym procesie kształcenia, no bo niestety osoby, które pozytywnie tej oceny nie przejdą, no nie będą mogły kontynuować nauki w szkole. Tutaj komisja jest taką komisją poważną, ponaduczelnianą, również przy takich komisjach będą uczestniczyły osoby ze środowiska, spoza uczelni, profesorowie także. Wtedy również nagrodą jest to pozytywne przejście tej oceny, jest wzrost stypendiów z 2371 do 3651 zł, o ile dokładnie pamiętam.